Dziewczyny, macie jakiś pomysł na dzisiejsze popołudnie? No nie wiem, nie wiem. Ja chyba obejrzę jakiś film. Ja też nie mam pomysłu. Nie wiem, co będę robić. Tak sobie pomyślałam, bo niedawno w pobliżu otworzyli wielką fabrykę Numnomsów. Może chciałybyście je zobaczyć? Kiedyś słyszałam o Numnomsach, że są śliczne i pięknie pachną, ale jeszcze fabryka? Tam dopiero musi być ciekawie. O tak, Rarity, całkiem ciekawy pomysł. Okej, to ja jeszcze się zapytam, zadzwonię, czy tam na pewno możemy przyjść. Halo, halo, tutaj fabryka Numnomsów, w czym mogę pomóc? Chciałam zapytać, czy razem z koleżankami mogłybyśmy zobaczyć tą fabrykę? Tak, tak, oczywiście. Zapraszamy wszystkich zwiedzających. Udało się, udało. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to wy dzwoniłyście? Wy się umawiałyście na zwiedzanie? Tak, panie Misiu. To zapraszam was do środka. Wow, ale tutaj pachnie. Czuję same ciastka, lody. Ale zapachy, takie aromaty. Aż zrobiłam się głodna. Tak, tak, tutaj tak jest zawsze. Trzeba uważać, żeby przez przypadek nie zjeść jakiegoś Numnomsa. A teraz uruchomię produkcję. O, widzicie? Dwa Numnomsy już są gotowe. A możemy je zobaczyć z bliska? Tak, oczywiście. Ale pachną jak lody malinowe. Moje ulubione. Poczekajcie, bo miał być jeszcze jeden zwiedzający. Muszę po niego wyjść. Dzień dobry, dzień dobry. Ja przyleciałem specjalnie z daleka, żeby zobaczyć Numnomsy. No dobrze, proszę pana. W takim razie zapraszam. Tylko trzeba się powstrzymać, bo nie wolno zjeść żadnego z Numnomsów. Niech pan o tym pamięta. Czy ja wyglądam, jakbym chciał jakiegoś zjeść? No dobrze, w takim razie zapraszam. Tak jak widzicie, tutaj właśnie jest maszyna do produkcji Numnomsów. One tutaj powstają, potem idą tutaj po taśmie, aż do kubeczka i są gotowe. Ale pachną. Nie ma więcej Numnomsów? Tak, tak. Już kilka dzisiaj było wcześniej przygotowanych. Mogę po nie pójść. Proszę, tutaj są. Wszystkie. Ale śliczne. Ja tak lubię gofry. Co pan robi? O nie, on porwał wszystkie Numnomsy. Już za nim biegnę. Chodźcie, my też mu pomożemy. Stój, oddaj Numnomsy. Nie, nie po to specjalnie leciałem tak daleko, żeby je teraz oddać. Oddaj je. Co zrobiłaś? Nie oddamy ci naszych Numnomsów. Uciekaj stąd. Fluttershy, uratowałaś Numnomsy. Miśka. O tak, bez ciebie Fluttershy nie dałbym sobie rady. Dziękuję ci bardzo. Ocaliłaś moją fabrykę.
Nie ma sprawy, dajcie spokój. Każdy by to zrobił, a że potrafię latać. Nie, nie, nie. Bardzo dużo zrobiłaś dla mojej fabryki. W nagrodę oddam ci jakiegoś numnomsa. Możesz sobie wybrać. Naprawdę? Ojej, to ja bym wzięła tego, co tak ładnie pachnie maliną. Proszę bardzo, w takim razie lody malinowe są dla ciebie. Dziękuję bardzo. Myślę, że na dzisiaj to już koniec zwiedzania. Potrzebuję trochę odpocząć. Dziękujemy, misiu. To do zobaczenia. Mam nadzieję, że mnie jeszcze kiedyś odwiedzicie. Mam nadzieję, że zielony stwór już cię więcej nie odwiedzi, misiu. Tak, też mam taką nadzieję. Ale już go więcej tutaj nie wpuścimy. Do zobaczenia.